Borówki są pyszne. Cześć Kasiutki, cześć Wam wszystkim. Witam w kolejnym odcinku na kanale 50 na pół. W dzisiejszym odcinku opowiadam na Wasze pytania co do wakacji, pracy, tematy wokół wakacyjnych o Stanach Zjednoczonych. Jeśli chcecie zadawać takie pytania w przyszłych filmach, to pamiętajcie, żeby mnie subskrybować, ponieważ pytania pojawiają się tu w zakładce Community, czyli co, społeczeństwo po polsku? Nie wiem, jak to się nazywa po polsku. Lub też na Instagramie Kasiański, czy na Facebooku 50 na pół, tam właśnie zadaję w tych różnych miejscach pytania na następne filmy. Zaczynamy. Od 2 miesięcy, czy nawet więcej, codziennie rano jacyś panowie piłują coś i nie widzę, co to jest, więc możecie będziecie słyszeć te dźwięki. Jak będzie za straszne, to zamknę okno, ale jest lato. Zaczynamy. A, okej, okay. Jeszcze jedna rzecz do dodania. Zwracam się do Was z prośbą. Niebawem lecę do Stanów, gdzie planuję nagrać dużo kontentu w stylu filmu jak z Ameszami, gdzie spędzamy dzień czy dwa z różnymi osobami w Stanach Zjednoczonych. W tym na przykład mam pomysł, żeby spędzić dzień z cowboyem, mam nadzieję, że to się uda, czy cowboykom, z mormonami, z pastorem megachurch, czyli takiego ogromnego kościoła, z których jest bardzo wiele w Stanach Zjednoczonych. I pytanie do Was, z kim chcielibyście, żebym spędziła dzień czy dwa dni? Czego chcielibyście, żebym pokazała w tych Stanach Zjednoczonych? Dajcie znać proszę w komentarzach, będę sprawdzać wszystkie komentarze i będę sobie zapisywała pomysły. I skoro jesteśmy na temacie wyjazdu, chcę powiedzieć, że takie wyjazdy i produkcje w czasach wyjazdów są możliwe tylko dzięki sponsorom i ten odcinek ma właśnie sponsora. Sponsor tego odcinka to Surfshark VPN, z którym miałam okazję już współpracować przy ostatnim wyjeździe w ostatnim roku. Jest to bardzo odpowiedni sponsor na właśnie taki content, ponieważ VPN-y szczególnie używam podczas wyjazdów. Poza wyjazdami też, ale szczególnie jest to przydatne podczas wyjazdów. Surfshark to VPN, czyli Virtual Private Network, który działa jako aplikacja, ale także jako rozszerzenie przeglądarki, które zapewnia Twoje bezpieczeństwo i prywatność w sieci online. Działa poprzez zakrycie wszystkiego, co robisz, jaka taka maska. Kiedy Twoje urządzenie łączy się z internetem, wszystkie te informacje są w pewnym sensie zamazane, zaszyfrowane. I jeśli ktoś by próbował Cię hakować, czy szpiegować, to po prostu nie będzie w stanie zobaczyć to, co robisz, czy Twoją lokację. Tak więc w moim przypadku jest to bardzo przydatne w momentach, kiedy loguję się do publicznego Wi-Fi podczas podróży, ponieważ zachowuję to, co robię, po prostu prywatne. Na przykład na lotniskowych Wi-Fi lub w kawiarniach. Pozwala mi to kontynuować wykonywanie mojej pracy w bezpieczny sposób, gdziekolwiek jestem, ponieważ umożliwia to bezpieczne wysyłanie i odbieranie plików i informacji. A i ponieważ kontynuuję tą moją pracę podczas podróży, oznacza to, że mogę wysyłać wrażliwe informacje i mieć spokój, wiedząc, że są one bezpieczne, że nie dostaną się w ręce kogoś złymi intencjami. Jest wiele, wiele różnych użytków na VPN, ale w skrócie korzystanie z VPN jest jak noszenie spodni. Kiedy wychodzisz na zewnątrz, wszystkie ważne rzeczy pozostają prywatne i bezpieczne. Możecie siebie zabezpieczyć, mnie wesprzeć, wspierając moich sponsorów oraz oszczędzić ponad 80% korzystając z Surfshark na właśnie mój kod, który jest FNP, jak 50 na pół FNP, lub klikając link w opisie. Zapraszam, jest to bardzo ważne dla mnie i jak mówiłam, umożliwia to te właśnie takie wyjazdy, gdzie mogę nagrywać na miejscu. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają. Dobra, teraz zaczynamy. Zacznijmy od mojego ulubionego pytania, czyli a propos sprzedawania lemoniady przez dzieci pod domem, jeśli rzeczywiście tak jest, a nie tylko w filmach, to jak odnosi się do tego instytucja, która przypomina polski sanepid, czyli sprawujące pieczę nad kwestiami sanitarnymi. Pieczę nad kwestiami, czy to tak jakby pieczęć? O to chodzi w tym? Tak, tak. Naprawdę dzieci sprzedawają lemoniadę. Jest to bardzo urocze. Zawsze jak to widzę, chcę się zatrzymać i kupić lemoniadę. Moja siostrzenica już zaczęła sprzedawać lemoniadę. Ma ona, skończyła dopiero 5 lat. Zaczęła sprzedawać, ponieważ chce sobie kupić RV, czyli camper. Chce sobie kupić camper. Jeszcze nie ma prawa jazdy, chyba jeszcze nie wie, jak prawo jazdy działa, ale już zaczęła sobie oszczędzać na camper. Jak to dzieci przygotowują? Różnie bywa. Większość dzieci po prostu kupuje proszek o smaku lemoniady, wymiesza to z wodą, niektórzy sobie tam dodają cytrynkę i mają z tego lemoniady. Niektórzy robią to bardziej rzemieślnicznie, czyli rzeczywiście są cytryny w tym, kroją cytryny, robią wodę,
ale w tym przypadku musiałaby to być droższa lemoniada. Najczęściej ich sprzedają to za jakieś 50 centów czy dolara, ponieważ łatwo wydać to 50 centów dolara. Też dzieci jakby nie mają jakiegoś takiego pojęcia waluty i wartości tych pieniędzy, więc najprościej jest, jak jest to z proszku, płacisz to 50 centów czy dolara, bo nie musisz się zastanawiać i dziecko się cieszy. Jak to jest prawnie uregulowane? Jak się dowiedziałam w researchu, sprzedawanie lemoniady przez dzieci jest nielegalne w 36 stanów. To znaczy, trzeba mieć jakby uprawnienie, żeby to zrobić, ale w 14 stanach jest to po prostu dozwolone. Jest to część jakby akceptowane jako część kultury i nie ma tam jakiegoś sprawdzania tego. Stany, w których jest to legalne, to Kalifornia, Nevada, Utah, Colorado, North Dakota, Nebraska, Texas, Missouri, Louisiana, Illinois, gdzie ja dorastałam, New York, Vermont, Rhode Island i Connecticut. Moja siostra mieszka w Colorado, czyli te stany, z którymi ja miałam zawsze bliższy kontakt, Illinois i Colorado, jest to legalne, więc nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Country Time, czyli marka, która właśnie tworzy lemoniadę i lemoniadę w proszku, która jest właśnie często używana do tych stoisk z lemoniadą prowadzone przez dzieci, stworzyła zespół, który właśnie ma pomóc dzieciom, którzy dostali jakieś kary czy grzywne za prowadzenie nielegalne Lemonade Stands. Opłacają te grzywne i też pomagają im zdobywać permity na przyszłość. Lemonade Stands są zdecydowanie bardzo zakorzenioną częścią amerykańskiej kultury. Jest to często najwcześniejszy taki sposób dla dzieci do poznawania przedsiębiorstwa. Jak to jest z wyjazdami na wakacje? Czy w wakacje ludzie wyjeżdżają na urlop? Jak tak, to gdzie najczęściej? Zanim wyjdę w statystyki i jakieś tam informacje rzetelne w numerach, to powiem tak. Ciężko jest mówić o Amerykanach tak na ogół i w tym pytaniu też to aplikuje. Raczej można patrzeć na to tak na przykład regionalnie. W Northeast często podróżują do Nowego Jorku czy na oglądanie zmiany liści w sezonie, w jesieni, kiedy się zmieniają liści. Są jakby takie regionalne rzeczy, które są bardziej popularne. Na przykład w Kalifornii i w zachodniej części wszyscy mają tam jakieś parki narodowe, które są tam szczególnie popularne, bo tam są też blisko, na przykład Joshua Tree czy Death Valley. Też można patrzeć na tą odpowiedź w kontekście narodowości takiej drugiej, na przykład wszyscy Polacy z Chicago, oczywiście nie wszyscy, ale bardzo dużo Polaków z Chicago co ileś lat wyjeżdżało do Polski, do swoich rodzin, ja co 2 lata w dzieciństwie. Mam dużo znajomych meksykańskiego pochodzenia, którzy co roku jeździli do Meksyku, jest to niedaleko. Niektórzy pakowali całą rodzinę do auta i jechali te 20 ileś godzin, żeby tam dojechać. 20-23 godzin mniej więcej, żeby tam dojechać do jakiejś granicy z Meksykiem. Ale jeśli patrzymy na statystyki, i one nie odzwierciedlają jakiejś takiej. Jest za dużo po prostu ale w tych pytaniach i w tych odpowiedziach, żeby patrzeć tylko na statystyki. Ale najczęściej odwiedzane miasta to Nowy Jork, Miami, LA, Orlando i San Francisco. Mam tu też Las Vegas zapisane. Amerykanie odbywają 2,29 miliarda podróży krajowych co roku i odbywają 93 miliony podróży międzynarodowych co roku. Z tych podróży krajowych 80% jest z powodów rekreacyjnych. Przykład, który dobrze właśnie podkreśla te różnice regionalne, to jest to, że w 2019 roku Amerykanie z południowych części Stanów częściej planowali wyjazdy rodzinne 62% niż Amerykanie z południowo-wschodniej części Stanów 35%. Czemu Northeast się kojarzy właśnie z takimi bardziej pracowitymi, południe z takim wolniejszym trybem życia, ale tu się domyślam. Czy studenci rzeczywiście tak często latają do Meksyku? Nie wiem, jak jest tak często, ale wydaje mi się, że myślimy podobnie i tak, rzeczywiście tak często latają do Meksyku. Widzę, że dalej tak na ogół procentowo jest to jakiś ułamek, ale ułamek populacji studentów w Stanach Zjednoczonych to dalej jest duża ilość osób. W 2021 roku było prognozowane, że aż 43 tysiące studentów ze Stanów Zjednoczonych będzie w samym Cancun. Cancun jest jedno z właśnie tych takich miast imprezowych w Meksyku, do którego się jeździ na Spring Break. Tylko Cancun, 43 tysiące, są inne teraz popularne miejsca, też nie znam już. Dla moich czasów to głównie był Cancun. Ale poza tym też bardzo popularnym miejscem jest Miami Beach w Florydzie, Las Vegas dla tych, którzy już skończyli 21 lat, South Padre Island w Teksasie. O tym akurat nie wiedziałam, to w researchu znalazłam.
Cabo San Lucas w Meksyku i Cancun. Następne pytanie. Czy oni w ogóle mają urlop gwarantowany przez prawo? Czy po prostu proszą o bezpłatne wodę i czy różni się to między Stanami? Nie! W Stanach nie ma gwarantowanego urlopu przez prawo. I nie różni się to Stanami tak bardzo, jak różni się to firmami. Niektóre firmy po prostu w swojej polityce mają tam jakiś dozwolony urlop. Jest to kontrolowane przez prywatny sektor, w sensie każda firma decyduje, jak to wygląda. Z tym, co ja się najczęściej spotykam, jest, że dostaje się, jak się zaczyna pracę, 2 tygodnie wolnego i ileś tam sick leave, czyli dni wolne, jeśli się zachoruje. Te 2 tygodnie urlopu często można przenieść na następny rok. Sick days, sick leave nie. Więc dużo osób próbuje korzystać pierwszy ze swojego sick leave, a urlop często przechodzi, więc mogą przenieść. Oczywiście to się też różni, jak mówiłam, od pracy do pracy. Są osoby, którzy mają 4 tygodnie, jak zaczynają pracę. Przy niektórych w firmach co roku dodaje się więcej dni, ale też mówię tu najczęściej o takich salaried positions, czyli na pełny etat, pracach bardziej white collar, czyli przy komputerze prace bardziej blue collar, prace bardziej fizyczne powiedzmy. Często się korzysta właśnie z takiego modelu, że zależnie od tego ile godzin się przepracowało, to dostaje się tam ileś godzin urlopu. Na przykład, jeśli się przepracowało cały tydzień, czyli 40 godzin pracy, to pracodawca może uznać ci jedną godzinę urlopu, który się składa przez cały rok. Wydaje mi się, że nurses, czyli pielęgniarki, dostają często więcej. To jest tylko to, co wiem od różnych moich znajomych, przyjaciół, rodziny. Dam kilka przykładów, bo zapytałam. Około 28 lat chyba ma ta koleżanka. Dostają zazwyczaj 2 tygodnie PTO. Ona jest osobą, która właśnie skończyła studia, pracuje w takim salaried white collar position i dodatkowo dostają sick days. Dam przykład koleżanki, która ma akurat bardzo dużo wolnego w porównaniu do innych. Ja mam około 15 dni wolnych, to jest osoba 30-letnia, plus dużo comp days, czyli dni, które może wykorzystać jako dni wolne, ponieważ pracowała lub była w podróży z powodów pracy w weekendy. I personal time, 2-3 dni dostaje personal time. Nie wiem, co to jest personal time. Wydaje mi się, znaczy zakładam, że personal time to jest taki, jeśli się źle czujesz po prostu emocjonalnie czy psychicznie, to wydaje mi się, że w tym wlicza się personal time. 2-3 dni. Ma też wellness days, wyznaczony czas wolny, który pracownik może wykorzystać na naładowanie się energią, dzięki czemu będzie w stanie odpowiednio przygotować się do pracy. Brzmi to bardzo dobrze, ale bierzcie pod uwagę, że to absolutnie nie jest regułą w Stanach, więc nie, żeby nie było komentarza, że jeju, ale super w Stanach, biorą pod uwagę zdrowie psychiczne swoich pracowników. Jest to jakiś tylko ułamek pracodawców, którzy to robią. Ma w godzinach, ma około 300, kurde, to jest bardzo dużo, jest 37,5, ale może być tak, że ona je nazbierała przez jakieś 6 lat pracy tam. Ma też professional development days, w których może sobie brać wolne, czyli dni, w których twierdzi, że idzie na jakieś szkolenia i może sobie wtedy też brać wolne. To jest też określona ilość. I ma oznaczoną ileś dni na rzeczy jak śluby czy pogrzeby. To jest naprawdę jedno z najlepszych warunków pracy, których ja mam styczność osób, z których znam. Okej, wypowiedź pielęgniarki. U niej dni sick days i jej urlop nie przenosi się z roku na rok. Co wypłaty dostaje 7 godzin PTO i wypłatę ma co 2 tygodnie, a pracuje 36 godzin na tydzień. Czyli co 72 godziny dostaje 7 godzin urlopu. Następne pytanie. Czy Amerykanie korzystają z wycieczek organizowanych przez biura podróży, czy raczej sami organizują wyjazdy? Na podstawie mojego doświadczenia, bardzo mało moich przyjaciół, nie wiem kto w sumie używa wycieczki organizowane. Organizowane wycieczki są wtedy, kiedy jedziesz na jakiś cruise, czy nie wiem, po prostu trafia się jakiś dobry deal na resorcie jakimś. Według researchu 49 badanych podróżnych rozważyłoby współpracę z biurem podróży w przypadku wakacji zagranicznych, ale tylko 22% zrobiłoby to w przypadku wakacji na terenie Stanów Zjednoczonych. Czy w Ameryce też praktykowane są kolonie, obozy dla dzieci? Czy są często organizowane przez szkoły? Byłaś na takim obozie? Ja nie byłam na takim obozie w Stanach Zjednoczonych, ja byłam na koloniach w Polsce. Byłam na przełomie 11-12 lat i 12-13 lat. Popularne jest, że na tych przedmieściach amerykańskich są organizowane kolonie takie za dnia, żeby dzieci miały gdzie spędzać dzień, podczas gdy ich rodzice pracują. Ja często chodziłam na basy na naszym przedmieściu,
Przedmieściu i właśnie te dzieci, którzy byli na tych koloniach, też byli na tym basenie prawie codziennie. Dzieci w Stanach jakby dzielą się na tych, którzy byli na koloniach i na tych, którzy nie byli i jak się zaczyna ten rok szkolny, po prostu na podstawie researchu i podcastów, których słyszałam, to jest jakby taka różnica między tymi dziećmi. Te kolonie chyba tak samo jak w Polsce są mega takie pozytywne, dzieci się mega lubią, szybko się poznają, później jak wracają do szkoły i do normalnego życia, no to nagle życie jest takie nudne i bez sensu. Zalinkuję podcast właśnie na temat kolonii w Stanach Zjednoczonych w opisie, możecie sobie go posłuchać. Ja fantazjowałam, że kiedyś pojadę na takie kolonie, ponieważ czytałam o nich w książkach, były w serialach i filmach, ale nigdy nie miałam tej okazji i mi się to bardzo mocno kojarzy z trochę takimi middle class czy wyżej Amerykanami. Mi się to tak kojarzy. Przy jeziorze są drewniane domki. Pełne 20% amerykańskich rodziców dzieci w wieku od 4 do 14 lat zgłasza, że płaci ponad 3000 dolarów na pokrycie kosztów opieki nad dzieci w okresie letnim. I bardzo wielu właśnie Amerykanów nie stać na opiekę nad dziećmi. Czy wakacje szkolne w USA trwają tyle samo czasu, co w Polsce? Czy pierwszy dzień szkoły po wakacjach to są już normalne lekcje? Okres wakacyjny trwa mniej więcej tyle samo w Stanach Zjednoczonych, co w Polsce, tylko że w Stanach on się zaczyna wcześniej i rok szkolny też się zaczyna wcześniej. 2-3 tygodnie wcześniej zaczynamy, gdzieś pod początkiem maja właśnie zaczynamy nasz summer break. I czy jest oficjalne otwarcie, czy dzieci przychodzą na golowo? Nie. Wiem, że tak jest w Polsce, w Stanach nie. Ten pierwszy taki outfit na pierwszy dzień szkoły jest bardzo ważny też dla dzieci, ale nie jest on w ogóle galowy, po prostu chcesz wyglądać fajnie i cool dla swoich przyjaciół i od razu mniej więcej się zaczyna, przechodzi do sprawy, nauczyciele opowiadają o tym, jak będą lekcje wyglądać, niektórzy nawet dostają jakieś tam małe zadania w pierwszy dzień szkoły. Czy basen, jacuzzi w ogrodzie jest coś normalnego, czy duży luksus? W filmach często pojawia się ten motyw. W filmach często te imprezy są w domach, które są totalnie upper middle class czy wyżej. Nie jest to średnia, nie jest to typowe życie, jest to bardziej bogate życie przedstawiane, znaczy dużo bardziej bogate przedstawiane, tylko dlatego ułamek Amerykanów tak żyje. Na moim przedmieściu, ojeju, nie wiem, było 1 na może 20 domów miało basen, 1 na 10 może. W Stanach jak Arizona są baseny dużo częściej, w budynkach apartamentowych często są. W Chicago tego nie ma. Przy apartamentach jest basen tylko jeśli jest to luksusowy apartament. I mówię tu o takich naprawdę luksusowych wieżowcach. Ale na moim przedmieściu było wystarczająco tych basenów, że jak się biegało po nocy latem, no to zawsze wiedzieliśmy, który sąsiad miał basen i gdzie można się skryć nocą, żeby popływać u kogoś w basenie. Było to część właśnie takiej zabawy w życiu na przedmieściach i była ona super. Nie żałuję nic. Czy Amerykanie mają paszporty? Ojeju, śmieciarka. W dużym skrócie tak, część Amerykanów ma paszportu. Teraz około 1/3, czyli 37% Amerykanów mówi, że ma valid paszport. Nagrałam film, gdzie głębiej w ten temat wchodzę, wtedy mówiłam, że około 40%, bo to były statystyki na 2017 rok. Czy podróżując po Stanach, Amerykanie wybierają podróż własnym samochodem, czy raczej lecą samolotem? Zależy gdzie. Są miejsca, gdzie jest totalnie dużo szybciej, bardziej opłacalne lecieć samolotem. Jeśli chcesz podróżować z Nowego Jorku, no to do Kalifornii, no to mówisz o kilkogodzinnym locie kontra więcej niż dzień jechania autem. Nie wiem dokładnie ile. Amerykanie lubią road trips, bardzo lubią road trips. Ja bardzo lubię road trips, kiedy jestem w Stanach Zjednoczonych, ale różnie bywa. Też wydaje mi się, że jest mniej takich tanich lotów, jak jest w Europie. Dlaczego Amerykanie wyjeżdżają do Europy, a nie do konkretnego kraju w Europie? Nie wiem, czy tu w tym pytaniu chodzi o to, dlaczego Amerykanie nazywają to Europę, jak gdzieś lecą w Europie, czy o to, że jak lecą do Europy, to lecą do kilku miejsc w Europie. Spróbuję odpowiedzieć na to drugie pierw. Jak się leci ze Stanów do Europy, no to to jest już bardzo długa podróż i chce się zobaczyć kilka miejsc. Jak Polacy lecą do Stanów Zjednoczonych, to chcą od razu zahaczyć Nowy Jork, LA, czy może Nowy Jork, Boston, Washington DC. Dlaczego mówią na Europie zamiast mówić o poszczególnych krajach? Chociaż kultura Europy różni się od kraju do kraju, jest to dalej taka kultura Europy. Mówi się you're so European, na przykład można to słyszeć. Widzicie to bardziej jako całość. Może też kwestia po prostu nieznania geografii wystarczająco dobrze. Dziękuję bardzo za włączenie się do tego filmu. Jeśli macie jakieś dalsze pytania,
to zadawajcie proszę w komentarzach. Pamiętajcie, żeby subskrybować, lajkować. Możecie mnie też śledzić na Instagramie, na Facebooku. I przypominam o tym, że lecę do Stanów. Jeśli macie jakieś poszczególne tematy, które chcielibyście, żebym poruszyła, to dawajcie też znać. I na koniec jeszcze raz chcę podziękować Surfshark za sponsorowanie tego odcinka. Jeśli jeszcze nie kliknęliście, a szukacie VPN, to bardzo polecam. Pa, pa!